Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Adrianna Król, nasza studentka licencjatu pierwszego roku studiów licencjackich o profilu zarządzanie na naszej uczelni ASBiRO. Adrianna na co dzień zajmuje się i jest instruktorką oraz trenerką tańca na kole, stretchingu i mindfulness. Tak. Trzy aspekty. Plus do tego pracuje, jej drugą pracą jest bycie dyrektorem operacyjnym kancelarii IRBIS. Zgadza się? Dokładnie tak. Oprócz tego jeszcze jestem dyrektorem finansowym. Świetnie, czyli mamy trzy aspekty jednej pracy i dwa aspekty drugiej pracy. Czyli tak naprawdę mamy łącznie pięć aspektów. Ada, powiedz mi, jak na co dzień radzisz sobie z tak dużą ilością obowiązków i też z organizacją pracy? Przede wszystkim dbam o siebie, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zachorować, czy żeby czuć się gorzej, bo wtedy trzeba znaleźć pięć zastępstw, a nie tylko jedno. Dlatego trzeba o siebie zadbać, o swoją głowę, żeby móc się skupić na tym, co się robi. No i organizacja czasu, kalendarz, praca w blokach. I tak naprawdę ja lubię sobie zrobić tak, że pracuję sobie w jednym aspekcie, potem robię sobie przerwę, żeby moja głowa odpoczęła, na pracę w drugim aspekcie. I wtedy nie ma takiego problemu, że robię cały czas to samo i jestem na przykład znudzona. To są dla mnie zawsze nowe wrażenia, więc... A opowiedz mi proszę, rozwiń pojęcie pracy w blokach. Na czym ono polega? Staram sobie poukładać tak mój harmonogram, żebym miała na przykład 2 godziny przewidziane tylko na siedzenie w fakturach i opisywanie ich, żeby później je przekazać do księgowości. I w momencie, kiedy zadzwoni minutnik, że te 2 godziny minęły, ja to rzucam, nie robię tego dalej i na przykład mam 2 godziny na trening, czy na przygotowywanie się do zajęć, czy na ich poprowadzenie. No dobrze, a jeżeli powiedzmy w tych 2 godzinach nie zmieścisz się, a masz pracę, która musi być wykonana na cito, na już i jej nie zrobisz, czy nie czujesz takiego dyskomfortu psychicznego, że to jest niewykonane, a minęły 2 godziny i to jest taki dylemat, prawda? Czy to odłożyć i trzymać się swojej zasady, czy zrobić to? Jak to rozwiązujesz? Czasem tak jest, że to trochę boli, ale raczej staram się w taki sposób planować, żeby mniej więcej przewidzieć, ile to zadanie zajmie. Czasami jest pożar i trudno, natomiast kiedy przychodzi godzina 16:30 i muszę wyjść, zdążyć na zajęcia, żeby poprowadzić je, bo tam czekają na mnie ludzie, to nie przejmuję się tym, czy zdążyłam coś wysłać do księgowości, czy nie. Czyli zostawiasz to i przypuszczam, że wtedy działa twój mindfulness. Opowiedz może o tym, czym jest mindfulness. Mindfulness to jest takie bycie w chwili obecnej. Nie pozwalam sobie na to, żeby zajmowały moją głowę jakieś myśli właśnie pod tytułem tu czegoś nie zrobiłam, a może mogłam zrobić to lepiej. Jestem w tym momencie, w którym jestem teraz i zajmuję się tylko tym, czym zajmuję się teraz, bo wtedy jestem w stanie pracować najbardziej efektywnie. Bo jeżeli będę na zajęciach, które prowadzę z ludźmi, myśleć o fakturach, to nie będę dobrze prowadzić zajęć. A jeżeli siedząc w fakturach będę myśleć o zajęciach, to na pewno się z czymś pomylę. No dobrze, czyli żyjesz tu i teraz, pracujesz blokami, perfekcyjna organizacja ci w tym pomaga, starasz się nie przejmować pożarami, brzmi w ogóle jak utopia tak naprawdę. Ja też nie pracuję na pogotowiu. Więc jeżeli coś się wydarza, to zazwyczaj nie grozi to ludzkiemu życiu. Więc naprawdę można sobie pozwolić na ten spokój. Ja wiem, że każdy ma swój Mount Everest i każdy ma jakieś trudne... I nie zdarza ci się zaniedbywać tak dwóch tak naprawdę skrajnych branż, w których pracujesz? Nie. To jest moja przerwa, to jest mój odpoczynek. Czyli pracując w jednej pracy, odpoczywasz od tej drugiej, tak? Dokładnie tak. Brzmi cudownie. A powiedz mi jeszcze, bo tak, zaczęłyśmy od tego, czym się właśnie zajmujesz i chciałam wrócić właśnie do tego bycia instruktorką i trenerką tańca na kole, bo jest to też dosyć coś jeszcze takiego, wydaje mi się, nie...
no, mało popularnego mimo wszystko. Powiedz mi, bo wiem, że ty na Facebooku, generalnie w social mediach, mocno budujesz swoją markę osobistą. W jaki sposób to robisz? Na czym się skupiasz i co przynosi ci największą efektywność? Mnie też nie zależy mi na tym, żeby promować w ogóle Aerial Hoop i koło i zdrowy tryb życia, tylko żeby to ludzie do mnie chcieli przychodzić, bo po co robić klientów konkurencji? Więc staram się po prostu być obecna z moimi klientami albo z moimi przyszłymi klientami, pokazywać im, co się u mnie dzieje, doradzać. No bo nawet jak idziesz do Biedronki i pani cię perfekcyjnie obsłuży, pani kasjerka, szybciutko tutaj zapyta cię o kartę Biedronki, wychodzisz zadowolona, no ale następnego dnia rano myślisz o niej? Zdecydowanie nie. Więc nie wystarczy dobrze wykonać swojej pracy, tylko żeby być obecnym w życiu. Dokładnie. Zapaść pamięć, opowiadać historię, dawać wartość. Czy stąd jest też twój taki wyrazisty wizerunek? Bo też nie ukrywajmy, jakby wyróżniasz się spośród tłumu. Cel jest taki, jest żeby... to spowodowane tym, że właśnie chcesz się wyróżniać też wizualnie, żeby ktoś cię zapamiętał oprócz tego, co robisz i co samo w sobie jest już wyjątkowe, to chcesz być zapamiętana też przez swój wizerunek, czy po prostu taki jest twój sposób bycia i jakby lubisz się wyróżniać? Ja to lubię, bo inaczej bym tego nie robiła, natomiast bardzo się to przydaje, chociażby nie trzeba zapamiętać, jak się nazywam, wystarczy powiedzieć ta dziewczyna w kolorowych włosach i już raczej nie będzie problemu ze studentów na początku roku, tak mniej więcej cię nazywano na początku, zdecydowanie. Jestem, zdaję z tego sprawę, w ogóle się na to nie obrażam, bo zapadłam w pamięć, może się podobać, może się nie podobać, ale nie dasz rady przejść obojętnie. No dobrze, a wracając do tej marki osobistej. Co najwięcej jakie działania przynoszą ci najwięcej klientów? Regularność. Jeżeli jesteś regularnie obecny, mediach, tak, dokładnie. Bo ja miałam duży problem z tą regularnością, teraz już jest lepiej. I zauważyłam mocny wzrost, od kiedy faktycznie wchodzą te posty regularnie, kiedy jest to przypilnowane. Tutaj, żeby być z tym klientem w jego wolnym czasie, poza treningiem, to działa tak naprawdę najlepiej. No i żeby to były wartościowe treści, które przydadzą się. Czyli też starasz się jakby prezentować jako taki ekspert w swojej dziedzinie? Ktoś, kto się na tym zna jak najlepiej? Czy nie masz takiej potrzeby, bo to jest dosyć taka, powiedzmy, odrębna dziedzina, gdzie jakby nie ma dużo osób, które się zajmują tym samym, co ty. I tak, i nie. Ja na pewno chcę być przystępna, czyli nie używam skomplikowanych nazw mięśni, nie mówię o skomplikowanych procesach, które zachodzą w ciele, chociaż o nich wiem, natomiast moich klientów ani to nie interesuje, ani prawdopodobnie nie mają czasu, żeby się w to wystarczająco zagłębić, żeby zrozumieć. Więc czasem opowiadam o krwinkach, którzy jak ochroniarze bronią twoich mięśni podczas rozgrzewki i wydaje mi się, że też to jest takie eksperckie, ale na takim zrozumiałym poziomie. Jest charakterystyczne i jest nieco też zabawne tak naprawdę, bo też nie pracujesz tak naprawdę tylko z dorosłymi, ale też z dziećmi, prawda? Tak, z dziećmi mniej, natomiast głównie z dorosłymi. Dorośli też potrzebują metafor, też potrzebują prostego języka, prostego komunikatu i czegoś takiego na luzie. Mnie też nie zależy, żeby obsługiwać wszystkich. Jeżeli komuś nie odpowiada mój styl, jest mnóstwo bardzo poważnych trenerów. Świetnie, to jest bardzo dobre podejście i tutaj myślę, że też pomaga ci twój mindfulness, żeby się z tym pogodzić i po prostu przyjąć, że jest jak jest i to jest super. A powiedz mi, bo też jednak był ostatnio dosyć ciężki okres dla osób z twojej branży i z branż pokrewnych, to znaczy jakby nie mogły się odbywać fizycznie zajęcia. Jak sobie z tym poradziłaś, w jaki sposób to rozwiązałaś? Bo z tego, co rozmawiałyśmy między sobą prywatnie, opowiadałaś mi o tym, że prowadzisz dużo zajęć online i to już zostało, prawda? Utrwaliło się to. Jak to wygląda tak teraz? Tak naprawdę my przestaliśmy prowadzić zajęcia tylko przy tym pierwszym lockdownie w marcu, a później jak w czerwcu otworzyli te branże, to już później się nigdy nie zamknęliśmy ani na drugą falę, ani na trzecią, ani na 64. To zresztą też jest kwestia tego, że pracuję w kancelarii i wiem, jak to zrobić. Także tutaj te moje branże się łączą.
Także jest to taki miałaś asa w rękawie po prostu. Tak, natomiast dziewczyny, bo jakby głównie mam klientki, jeżeli chodzi o stretching, powiedziały, że okej, fajnie, że otwieramy, ale one i tak chcą zostać online, bo dla nich jest to wygodne. Nie muszą dojeżdżać. Sama wiem, jak to wygląda. Odkąd zamknęli siłownię, nie wróciłam na siłownię, bo nauczyłam się ćwiczyć w domu i jest to dla mnie wygodniejsze. Nie muszę wsiadać do auta, nie muszę dojeżdżać na te zajęcia. Rozkładasz matę, możesz być w piżamie, bo ja też mówię dziewczynom, śmiało, ćwicz w tym, w czym jesteś. Jakby nie ma z tym żadnego problemu, tylko ja widzę cię, ale to po to, żeby ci poprawić kolano. Ale też swoją osobą jesteś, jakby dajesz ten luz, dajesz tą swobodę właśnie tym ludziom. I jakby oni, przypuszczam, się nie krępują przed tobą, prawda? Bo jesteś taką właśnie osobą bardzo otwartą, kontaktową, taką, która właśnie daje odbiorcy swobodę, co jest tak. Świetne. Tak. Dziękuję ci, Ada, za tą rozmowę. Dziękuję ci za treść, którą nam przekazałaś. W szczególności w aspekcie właśnie tego, powiedzmy, luźniejszego podejścia, organizacji, no i też budowania marki osobistej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obserwowania naszego kanału na YouTubie i do zobaczenia. Prowadziłam swój biznes i czułam, że potrzebuję wiedzy ludzi, którzy już przeszli tą drogę i wiedzą konkretnie, jakimi radami się mogą ze mną podzielić, żeby jak najszybciej też przyspieszyć rozwój mojego biznesu. Wiedziałem o tym, jacy są wykładowcy, osoby, które tutaj studiują, że są to po prostu przedsiębiorcy, a nie teoretycy. Zdecydowałem się, ponieważ chcę przeskalować swój biznes, a w związku z tym, że chcę skalować swój biznes, potrzebuję mieć partnerów biznesowych, którzy robią to samo co ja, znaczy podobne rzeczy do mnie w różnych miastach, żeby po prostu szybciej móc niektóre elementy swojego biznesu skalować na kolejne miasta. Poukładać swój czas pracy, na pewno liczyć w ogóle swój czas pracy, ile on kosztuje, na pewno delegowanie. Chcę sobie poukładać firmę w taki sposób bardziej zorganizowany, żeby troszeczkę może więcej czasu zacząć poświęcać rodzinie. W bliskim kręgu znajomych nie mam takich ludzi, z którymi chciałbym się utożsamiać, stricte przedsiębiorcy. Raczej zależy mi też na ludziach, którzy są mądrzejsi ode mnie i chciałbym się takimi otaczać, dlatego też stwierdziłem, że chcę być na MBA-u. Poznawanie ludzi, którzy też prowadzą swoje działalności gospodarcze i no, po prostu zajmują się biznesem. Brakowało mi po prostu jeszcze takiego dopieszczenia pod względem kontaktów, jakiejś tam wiedzy merytorycznej oraz specjalizacji już takiej szerokiej jak MBA, więc wybrałem SBIRO, no bo jestem członkiem tego SBIRO, jestem też koordynatorem i porozmawiałem też z uczestnikami, którzy przeszli MBA i dowiedziałem się, że jest bardzo dużo kontaktów, dużo wartościowej wiedzy. Drugi powód to po prostu, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób zajmować się sprzedażą i marketingiem. Bardzo szybko zmienia się dzisiaj, zmieniają się trendy w sprzedaży i marketingu, szczególnie internetowej sprzedaży, dlatego też chcę być na bieżąco. Prowadząc biznes, jakby zgłębiam tą wiedzę na bieżąco. Jakby chciałem już konkretnych narzędzi, konkretnej wiedzy, no i tutaj ją odnajduję. Jestem teraz w drugim roku i nie żałuję i myślę, że będę wiecznym studentem MBA nieruchomości. No chciałam działać w nieruchomościach, więc no to było to od zawsze chyba, tak czułam, że to będzie to, więc jak już dowiedziałam się, że są takie studia na SBIRO właśnie, no to wiedziałam, że to będzie to. Taka dobra inwestycja nie tylko dla mnie, ale dla i mojej rodziny. No i dla firmy no też przy okazji. Często jest tak, że wiele rzeczy wiemy, ale dopiero na zajęciach mamy ten klik, który nam uświadamia, że musimy to wdrożyć po prostu, że nagle to jest niezbędne.